Sebastian Musiolik, przed chwilą rozmawialiśmy z Adrianem Kapralikiem, mówi, tylko mów spokojnie, bo jestem naprawdę bardzo zmęczony. Po tobie to zmęczenie, po tobie tego zmęczenia nie widać aż tak bardzo, a przecież napracowałeś się w tym meczu, ja powiem bardzo kolokwialnie, jak koń, no drałowałeś z jednej na drugą stronę. Dziękuję, no rzeczywiście tak było, że nabiegałem się, no to jest jakby, to jest rzecz w piłce nożnej, która nie może zabraknąć, no musimy wszyscy jakby grać intensywnie, dużo biegać i później jakby przychodzą te aspekty jakieś piłkarskie i tak dalej, no wydaje mi się, że w tym meczu no pewnie tak, no zgraliśmy 120 minut, więc dużo przebiegłem, zobaczymy jak jutro się będę czuł, ale na ten moment jest wszystko okej. Okay. Tych okazji bramkowych, tych okazji po naszej stronie było naprawdę sporo. Tam zabrakło szczęścia, wykończenia, czy jednak to ta murawa, mokre boisko, grząskie boisko powodowało, że tej nogi nie szło dołożyć tak, żeby piłka lądowała w siatce? Myślę, że troszeczkę jakby, na pewno na początku spotkania mieliśmy problem z kreowaniem tych sytuacji. Bardziej chyba nas przeciwnik zmusił do tego, żebyśmy zaczęli lepiej grać, bo po straconej bramce jakby wyszliśmy na ten swój poziom. Zaczęliśmy jakby tworzyć więcej sytuacji, graliśmy intensywnie, nie pozwalaliśmy jakby się rozkręcić i kwestią czasu było jak przechylimy, jakby jak strzelimy jedną i kolejną bramkę, byłem o tym święcie przekonany, że zamkniemy ten mecz czy to w 90 minutach czy 120, więc a czego zabrakło? No tego wszystkiego co powiedziałeś, bo wydaje mi się, że zarówno jakby jakiejś jakości, troszeczkę szczęścia, no i ta murawa rzeczywiście, no mówi się często, że dla dwóch zespołów była taka sama, no ale no, nie skłamię, jeżeli powiem, że no, przeszkadzała dzisiaj. No, tak rzeczywiście było. No faktycznie te warunki nie były lekkie, ale najważniejsze jest to zwycięstwo. No i cóż, teraz 1/8 Pucharu Polski i trzymamy tą drogę na Warszawę. Oczywiście, tak. No, Puchar Polski rządzi się swoimi prawami i naprawdę jest to jedno spotkanie. I czy to trafia się na rzeczywiście jakiś słabszy zespół? Już miałem przyjemność w kilku edycjach brać udział i kilkakrotnie jakby te spotkania toczyć i wiem jak to wygląda i wiem jak trzeba zachować się koncentrację, bo też widzimy co roku, że są te niespodzianki i mam nadzieję, że my w tym roku będziemy malutką niespodzianką i pojedziemy na narodowy.